i drodzy, kiedyś ta Koziedrak śpiewała Niech spadnie z nieba złoty deszcz Ten fragment kiedyś dawałem w innym materiale więc nie będę się powtarzał, ale uwaga spadł deszcz platynowy na album Palucha Oko I o tym właśnie porozmawiamy dzisiaj w Szybkim newsie. Dokładnie to na fanpageu Palucha wczoraj pojawiła się informacja, że jego album auto, auto, auto. pokrył się potrójną platyną, bo jak wiemy, platyna i podwójna platyna zostały już przyznane jakiś czas temu. Więc jest to pierwsza potrójna platyna w historii Palucha. Yy, I dokładnie informacja brzmi: że za sprzedaż 95 tysięcy fizycznych sztuk albumu yy, to nie jest yy, zwykły wyczyn. Nie każdy raper sprzedaje w ogóle album fizycznie, jeszcze raz podkreślam. Nie chodzi o streamingi, tu nie chodzi o YouTube. Otle dyski z milionowymi wyświetleniami, bo na przykład szaman domyślam się, gdyby był doliczony do tego nakładu, mógłby dać jeszcze większy wynik. Co to w ogóle oznacza, przede wszystkim? Komentarze, jakie pojawiły się um, pod postami, czy to na Facebooku, na Instagramie, y, brzmiały no to teraz diament. No, oczywiście, nie ma już poczwórnej platyny, dalej jest tylko diament. Tylko, widzicie, problem polega na tym, że diament to jest 150 tysięcy sztuk albumu i oczywiście trzymam kciuki, żeby to się Paluchowi udało. Byłby to tak zwany trzeci diament w polskim rapie, bo dwa już mamy. Pierwszy to był album Donatana Równonoc, no ale to jest um, tak zwany album producencki, składanka producencka, nazwijcie to jak chcecie. A drugim diamentem jest Gangalbani, ale pominę to milczeniem. No właśnie, ale to słuchajcie, żebyście mieli świadomość, to wszystkie albumy Palucha, o, mam akurat je tutaj w, w dłoni, nie wiem jak to widać, pokażę je na wysokości swojej twarzy, bo na to jest fokus w tej chwili. E, czy z tej strony, czy z tej strony, może lepiej. Od roku 2012 są złote, moi drodzy. E, w tym dokładnie Wam powiem, jak to wygląda e, szczegółowo. Czyli od nieba. Aż po Złotą Owcę, którą mam też tutaj, wszystko jest minimum złoto. Oczywiście też przydarzyły się platyny, no jak choćby, chociażby dla albumu OKO. Auto, auto, auto. Teraz trochę statystyki. Oczywiście potulna platyna to OKO. Auto, auto, auto. 95 tysięcy sprzedanych sztuk. Yy, mamy podwójną yy, platynę dla Lepszego Życia Dealer. Yy, mamy też platynę dla albumu 10 29 oraz... Platynę dla złotej owcy, która jest najświeższym albumem Palucha. Ciekawe jest to, że Paluch podkreślał za sprzedaż fizycznych nośników tą platynę ma, potrójną. Jest to dosyć ciekawe zjawisko i też zauważyłem, że szybciej docierają te informacje do rapera niż ten jakby tytuł, wyróżnienie będzie przyznane, bo to zawsze dzieje się z pewnym opóźnieniem. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy jest realne osiągnięcie tego progu 150 tysięcy sprzedanych albumów. Palucha. Oczywiście, że tak, ale jest to zależne od Was, od słuchaczy polskiego rapu, od fanów słuchaczy Palucha, nazwijcie się jak chcecie, od osób, które sprawdzają jego muzykę. Dlaczego jest to możliwe? Jak najbardziej, mimo, że już sprzedał prawie 100 tysięcy płyt, a to jest jak na polskie warunki bardzo dużo, ponieważ na Facebooku obserwuje go praktycznie pół miliona ludzi, a na YouTubie, jak mi podpowiada mój telefon, 700 tysięcy osób. Jasne, że na kanale Bor są też fani Gedza, Kobika, Szpaka i wielu innych osób, ale wiecie, jak to jest? Skala piractwa w Polsce jest ogromna. U Palucha te proporcje nie są jeszcze tak złe, ale są raperzy, którzy mają jeszcze więcej fanów, a ich płyty sprzedają się owszem, złoty nakład, super, platyna, super, ale nie zbliżają się nawet do tej liczby jakoś sensownie do 50% fanów, do 30% fanów. To jest naprawdę bardzo mała liczba osób, które minią się tymi fanami, widzami, cokolwiek, którzy sprawdzają. Potem te krążki fizycznie jasne, jest rok 2018, macie YouTube, macie Spotify, Tidal, Deezer, iTunes, nie wiem, pierdyliard innych miejsc, gdzie możecie sobie tej muzyki słuchać i też nikt nie zmusza Was do kupowania nośników fizycznych, tylko to jest takie trochę pasożytnictwo, jakby nie było. O czym też jakby dodam od siebie, że niektórzy raperzy się zupełnie tymi wyróżnieniami nie przejmują, ponieważ one się czasem nijak nie przekładają na ich realny stan majątkowy, samopoczucie talent i tak dalej, bo są osoby zdolne, które mają zero płyt złotych, platynowych na koncie, a są też... artyści, których muzyka nie przedstawia dużej wartości, z gigantycznymi wyróżnieniami na swoich ścianach i półkach. Nazwijmy to może w ten sposób. To są takie moje dywagacje, to jest szybki news. Dzisiaj miał być w ogóle zupełnie inny odcinek, ale cóż, jeżeli chcecie, aby Paluch, który zdecydowanie jest w top 3 polskich raperów obecnie sprawdzanych... Gra koncerty non-stop, teledyski kręcą niesamowite liczby, a fizyki także się sprzedają bardzo dobrze, Osiągnął ten diament. No to wszystko jest, że tak powiem, w waszych rękach. No i co mogę powiedzieć? Powiem to, co Eldo wiele, wiele, wiele lat temu. Kupujcie polskie rap płyty i szczerze, bardzo nie cierpię piractwa. To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na dzisiaj miał być odcinek Fit, ale on będzie wkrótce. Mam także pomysł na nowy program oraz. Szykuję dla Was coś specjalnego i paradoksalnie będzie to tak zwany specjalny odcinek na tysięcy, którego w ogóle nie planowałem, ale hej okoliczności sprzyjają, więc to będzie. Widzicie mi to 8 koła sobów i widzimy się wkrótce na kanale. Yo!